Wędkarze karpiowi, jeśli chcą połowić duże okazy na komercyjnych zbiornikach, muszą dostosować się do panujących tam reguł. W ochronie zbiorników często administratorzy ustalają różne ograniczenia. Często dotyczą one nęcenia ryb. Oczywiście nie tylko to decyduje, bo komu, kto wyskoczył na kilka godzin nad wodę, chce się jeszcze rozkładać ponton. Wiadomo, trzeba poszukać innego rozwiązania, aby zanęcić ryby. Rozwiązaniem może być Airbomb. To rakieta do nęcenia na różnych odległościach. By jej użyć, wystarczy tylko dobry kij i trochę techniki. Przyda się także zanęta. Jest świetną alternatywą dla łodzi czy pontonu. Nie płoszy ryb, skraca maksymalnie czas nęcenia i pozwala precyzyjnie dotrzeć z pokarmem w dany punkt na łowisku. Już w czerwcu tego roku w wybranych sklepach wędkarskich pojawiła się nowość. To Airbomb firmy Prologic, która przynosi kilka bardzo fajnych, przydatnych rozwiązań. To małe, solidnie wykonane urządzenie pozwala na precyzyjne zanęcenie. Rakietę możemy otworzyć na dwa sposoby. Możemy ją zwolnić przez zapięcie ustalonej długości linki w klip z kołowrotka. Kulki rozsypują się wtedy nad lustrem w wodzie w większym promieniu. Jej zawartość można także wysypać w trakcie holu po wodzie, precyzyjnie i dokładnie co do centymetra. Jak deklaruje producent, rakieta posiada także unikalną konfigurację w locie i bardzo cicho wpada do wody. Swe najlepsze parametry pokaże podczas zanęcania kulkami. Rakieta wykonana została z solidnego materiału PVC, co sugeruje długie i bezproblemowe użytkowanie. Kolejną zaletą jest fakt, że nawet załadowany Airbomb nie tonie i pozostaje na powierzchni. Airbomba możemy załadować na dwa sposoby. Tradycyjnie zasypując kulkami, lub też używając kołyszki. Zestaw linek i karabinczyk skonstruowany jest tak, by samemu szybko i bez problemów ustawić mechanizm jego otwierania. Zapytacie, ile kosztuje? Proszę uprzejmie. Airbomb firmy Prologic na polskim rynku dostępny jest w okolicach 60 zł.